7:09. Rozmowa poranka. 27 minut po godzinie 7, a moim gościem jest Roch Zygmunt, dziennikarz, który publikuje już w ogólnopolskich mediach, mimo swojego młodego wieku, więc zapamiętajcie to nazwisko. Dzień dobry, panie redaktorze. Halo, halo, czy my się słyszymy? Dzień dobry, tak, teraz się słyszymy. Udało się, bardzo się cieszę. No właśnie, zacząłem od tego i wspomniałem o tym, że ten spór Kaczyński-Tusk jest cały czas bardzo żywy, ale pytanie, czy on jest żywy właśnie wśród młodych ludzi, bo to oni najprawdopodobniej będą decydować o kształcie tego, jak nasz kraj będzie wyglądał po tych wyborach. Z mojej perspektywy absolutnie nie, to znaczy młodzi ludzie, którzy nie wychowali się w czasach, gdy narracje głównych partii czy tożsamości się kształtowały, kiedy no, generalnie podzieliłbym naszą scenę na dwie te takie części główne, na mainstream, czyli na z jednej strony rząd obecny prawicę i na opozycję, umownie mówiąc, liberalną. No i jakby zastanowić się, co kształtowało tożsamości tych partii, ich takie główne narracje, no to są to z jednej strony prawica próbuje mówić wszystkim, że trzecią RP rządzi jakiś układ postkomunistyczny, agentura, a z drugiej strony opozycja liberalna, która próbuje czasem bardzo rozpaczliwie bronić swojego dorobku, wymyślając PiS-owi często no, rzeczy. Właściwie wchodząc trochę w te same buty. Często wchodząc w te same buty, tak. Niestety można powiedzieć dla debaty publicznej, bo czasem te wypowiedzi są bardzo histeryczne, a potem jest wielkie zdziwienie, że społeczeństwo nie daje się do tego, nie kupuje tego kompletnie. Ale wracając do młodych, no, młodzi nie wychowali się w czasach, nie, w latach 90., więc dla nich te narracje są kompletnie niezrozumiałe. My w sumie, też mogę mówić za siebie, no nie potrafimy się, nie wiem, współodczuwać z tymi ludźmi, z tymi dwiema stronami sporu. No może i dobrze, bo to by było, dopiero było, gdyby jeszcze kolejne pokolenia były w jakiś tam sposób infekowane tym konfliktem. Ale czy to jest tak, że w oczach młodych osób, kim jest właściwie w oczach młodych osób Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, bo oni dzisiaj rozdają karty w polskiej polityce? Pytam o to dlatego, że wszystkie stacje telewizyjne, wszystkie gazety ten spór podgrzewają. A ja chciałem zapytać, jak to wygląda z perspektywy młodych osób? Czy to są osoby, o których się dużo mówi, do których należy rząd dusz młodych osób? Rząd dusz na pewno nie, dlatego że rząd dusz wskazywałby na to, że Kaczyński i Tusk mają jakąś zdolność do, no w pewnym sensie, przekonywania młodych do siebie. No oni mają bardzo duży potencjał, nie chcę ich obrażać w ten sposób, ale bardziej memogenny. No, oczywiście o nich się dużo mówi, ale właśnie no, w kontekście śmiesznych jakichś sytuacji, wypowiedzi. Oni są przede wszystkim... Donald Tusk też, bo o ile Jarosław Kaczyński dla młodych ludzi przez bardzo długi czas rzeczywiście był taką postacią, to zastanawiam się, że Donald Tusk stawia się bardzo często w takiej roli no właśnie bardzo progresywnego polityka i zastanawiam się, czy on rozumie to, że on też jest bardzo w tych samych butach, co Jarosław Kaczyński. Ja nie wiem, czy on to rozumie. On na pewno jest w podobnych butach. Czy w tych samych, to nie wiem. Donald Tusk może ma mniej takich, już wprost mówiąc, obciachowych wypowiedzi, jak prezes Kaczyński, który, nie wiem, mówi tam o dawaniu w szyję i inne tego typu kawałki. W związku z tym, no, być może zdaje sobie sprawę. To znaczy, jak politycy teraz próbują się odmłodzić? Na przykład chodzą na TikToka i zakładają tam swoje konta. No i nawet jeżeli i tu znowu zastrzegam, że nie chcę ich obrażać, starsi panowie to robią i podejmują takie działania, no to oni są w tym trochę sztuczni jednak, oni nie rozumieją tego języka. To nie jest wobec nich zarzut tak do końca, no bo trudno się dziwić, że ktoś, kto się wychowywał w absolutnie innych realiach, w innej epoce, nie rozumie tych czasów. No ja prawdopodobnie też nie będę rozumiał świata za 50 lat czy za 45. Natomiast fakt jest taki, że no, zdolność przekonywania jest bardzo ograniczona.
Chciałem zapytać, czy z kolei przekonują młodych ludzi aktywności młodzieżowe, jeżeli chodzi o partie polityczne, bo jest i Forum Młodych, PiS i oczywiście Młodzieżówka Platformy Obywatelskiej. Oni także działają licznie właśnie w takich mediach społecznościowych jak TikTok, jak inne miejsca, gdzie młodzi ludzie się angażują. Czy to z kolei jest zauważalne przez młodych ludzi i czy oni dotykają problemów, o których za chwilę będziemy rozmawiać, właśnie tych najmłodszych wyborców? Czy młodzieżówki dotykają? Szczerze mówiąc, pytam o to trochę w kontekście tego, co pan redaktor napisał w Rzeczpospolitej, że bardzo często młodzi ludzie w partiach są postrzegani jako pewnego rodzaju, nie chcę mówić cwaniaki, ale gdzieś chcą się prześlizgnąć i bardzo szybko wejść w świat polityki, nie dotykając chociażby pracy zawodowej. To jest takie postrzeganie młodych ludzi, którzy chcą zaangażować się w politykę. No to jest bardzo negatywny pogląd. Ja bym nie chciał, żeby w ten sposób się mówiło o młodych ludziach, którzy się angażują w politykę. No niemniej trudno też uznać, że jest to jakieś kontrfaktyczne, tak? Wydaje mi się, że młodzieżówki z jednej strony są taką właśnie trampoliną polityczną, która, przepraszam za to słowo, hoduje następne pokolenia takich samych polityków, którzy mają takie same metody działania, takie same narzędzia, taki sam mental też niestety. A dla polityków stanowią taki kwiatek do kożucha, takie miłe odświeżenie. W dobrym tonie jest czasem pokazać się, prawda, z młodymi, tutaj, że działamy, nowa energia i tak dalej, mimo że ta nowa energia z nową energią ma bardzo niewiele wspólnego, bo często to są ci ludzie, którzy mówią tym samym językiem, który naprawdę nie pasuje do młodych ludzi. Taki normals, no bo nie, oczywiście no, młodzieżówki właśnie są, mają ten swój specyficzny sposób działania, specyficzny sposób wychowywania młodych, ale normalsi no nie do końca to rozumieją, ale już na pewno nie kupują. Bardzo mi się podoba słowo normalsi, ale może już jest, to też mój wiek jest, kiedy ja nie używam takiego słownictwa, ale to jest dość, dość ciekawe i charakterystyczne. Chciałem jeszcze zapytać o to, jak wyglądają problemy młodych, to co ich najbardziej interesuje, bo potrafię sobie wyobrazić, że nie za bardzo ich interesuje, chociażby wczorajsze marsze ich nie interesują, spór o Jana Pawła II nie interesują ich kwestie ideologiczne, to co tak naprawdę młodych najbardziej dziś interesuje i co mogłoby być podpowiedzią dla wszystkich głównych partii politycznych o to, żeby zabiegać o głosy młodych, o co powinni tak naprawdę zadbać? No przede wszystkim uważam, że są to takie sprawy materialne, to znaczy to, że na przykład o tych tożsamościowych sporach wokół Jana Pawła nie rozmawiamy, bardzo dobrze oddaje, tak jak to pan powiedział, to co młodzi o tym myślą, ponieważ młodzi są kompletnie poza tym, nie mają do tego stosunku specjalnie. Do czego mają? Do spraw materialnych, dlatego że no, są to kwestie, które nas bardzo mocno dotyczą albo będą dotyczyć w najbliższej przyszłości, to znaczy sprawa mieszkalnictwa, no, wyprowadzamy się z domu na studia, chcemy się usamodzielnić, musimy gdzieś mieszkać. Sprawy rynku pracy. No, na studiach też często podejmujemy pracę, albo będziemy robić to zaraz po studiach. Potem dochodzą też sprawy podatków. No, młodość to jest taki okres zmian, kiedy wchodzimy w taką nową rzeczywistość. No i musimy się zderzyć z, no to taki trochę wyświechtany slogan, ale z prawdziwymi problemami, a nie tym, czym zajmują się tak zwane gadające głowy w telewizjach różnych. No i to też powoduje, że głosujemy na partie, które bardzo silnie i spójnie akcentują te wizje, takie właśnie bym powiedział, ten ład społeczno-gospodarczy, tak jak to oznacza, że Konfederacja i Lewica, właśnie chciałem o to dokładnie zapytać, czyli ten spór rzeczywiście i dyskusja wokół młodych ludzi toczy się wobec tych skrajności, czyli właśnie wokół tych skrajności, czyli właśnie Lewicy i Konfederacji, ale pytanie, czy to jest właśnie język, który dlatego, że on jest bardzo emocjonalny, pociąga młodych ludzi, czy z czego wynika to, czy oni po prostu mówią głosem waszym, jak to jest, że Konfederacja i Lewica zawsze wśród młodych ludzi zbiera największe zainteresowanie? No na pewno jest to kwestia tego, o czym już mówiliśmy, czyli tego takim zmęczenia tym popisowym sporem. Na pewno jest w tym jakiś tam, bym powiedział, idealizm, który też nie uważam za coś złego. No to jest normalne, że poszukuje się tych takich bardzo spójnych, klarownych wizji. Tak, wokół tego się toczy spór.
No bo te partie, tak jak pan powiedział, no mówią zupełnie innym językiem. Przede wszystkim bardziej zrozumiałem, tam są też młodsi politycy. Taki Sławomir Mentzen, który jest określany królem TikToka i rzeczywiście ma tam bardzo, bardzo, bardzo dobre zasięgi i za tym pośrednictwem gdzieś tam sobie zaskarbia miłość młodych niektórych. Wykorzystuje nowoczesne narzędzia do tego. Na Ale to właśnie, obrażać, można mówić, czym że to jest, nie wiem, infantylne. jaka jest różnica, panie redaktorze, jaka jest różnica właśnie między Sławomirem Mentzenem a politykami Prawa i Sprawiedliwości, którzy zakładają sobie TikToka? Dlaczego dlaczego Sławomir Mentzen dla młodych ludzi jest wiarygodny w tym, co robi? No jest oczywiście dużo młodszym politykiem, ale dlaczego tutaj jest to akceptowalne albo dla części elektoratu młodych ludzi, a z kolei wdzierający się polityk do TikToka z Prawa i Sprawiedliwości, no już jest kompletnie niewiarygodny. Na czym polega ta różnica? Sławomir Mentzen używa bardzo nowoczesnych kodów kulturowych, posługuje się też takim językiem znanym z memów. Wplata w to oczywiście polityczną narrację, swoje polityczne idee, natomiast jest to w stanie zrobić w sposób, który automatycznie staje się przez młodych rozumiany. A politycy Prawa i Sprawiedliwości lub działacze różni, no to mówią językiem pasków w państwowej telewizji. W związku z tym no, trudno tutaj dziwić się, że no, jedyne co to wywołuje to śmieszność. No i oczywiście poklask wśród swoich, no ale rozumiem, że wchodzenie na TikToka nie jest tylko po to, żeby swoich przekonywać, tylko żeby przekonywać młodych. No a młodzi TVP, paski z TVP no, są po prostu... No też takim właśnie chyba synonimem obciachu. I tu stawiamy kropkę. Roch Zymund, dziennikarz publikujący w ogólnopolskich mediach, i zapamiętajcie Państwo to nazwisko. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy za 10 lat. Zapisuję ją oczywiście, bo jestem bardzo ciekaw, jak to się rzeczywistość zmieni i jak postrzeganie osób młodych, a już później, bardzo mi przykro, w średnim wieku będzie się ta rzeczywistość kształtować w Twojej głowie. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję za tę rozmowę, panie redaktorze. Bardzo dziękuję, miłego dnia dla Państwa. 7:09. Rozmowa poranka.